Hej. 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 Tu? Kulturki. Kulturki. A czyli? Ja, czyli Ola, mama, czyli mama i Maja, czyli Maja. Raczej tak. No, może być. Kulturki. Kulturki. Dzisiaj taki odcinek powrót do dzieciństwa trochę. Bo nie. Będzie o czasach, kiedy mama była dzieckiem. O, nie ma się inaczej. Powrót do serii, którą już wszyscy dobrze znacie. A, to też. To o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? O książce PRL i tyle. Ale historia ta śmieszna i straszna PRL. PRL? Co to jest? No właśnie najważniejsze, że to jest z tego, ale historia. No najważniejsze, czyli autorstwa? Grażyna Bąkiewicz. Ale no to co to jest ta PRL? No to taki... Peryly. To jest... Od czego to jest skrót? Chyba Polska... Republika Ludowa. Nie. Rzecz Pospolita. Nie, bo to była Polska Republika Ludowa. Polska Rzecz Pospolita. Polska Republika Ludowa. Nie, no chyba oszalała. No tak. No się ona oszalała. No tak. Polska... No Republika, czyli Rzeczpospolita. Rzeczpospolita. No, Polska... Ludowa. Polska... A co znaczy ludowa? Dlaczego Polska była ludzi. Ludowa? Od ludzi, mamusiu. Że co, że taka do ludzi należąca? Tak. Mówiłeś wtedy... Jakie to były czasy w ogóle, ten PRL? Kiedy to było? Nie było papieru toaletowego. No też, to wiemy. Maja nam kiedyś powiedziała. Przez jakiś czas tam nie było, były braki, ale kiedy to, które to były czasy? Mniej więcej, tak żebyście miały powiedzieć. Jak nie? 221. Nie, no nie 200. Maja to było po 218. Po II wojnie światowej to były czasy. A, to było 200. To jest 1900, tak? 20 wiek to był, Maja. Po wojnie drugiej, światowej. 1999. No to już wtedy nie było. Właśnie się już skończył. PRL. Wiesz? To wtedy mama żyła? Ja żyłam. Tysiąc? Ale jak ja się urodziłam, to jeszcze był PRL. Serio? Tak. Ja o tym już w ogóle nie wiedziałam. Czy jak babcia się urodziła, to była wojna. Nie, jak babcia się urodziła, nasza babcia, to też był PRL. Twoja babcia, jak się urodziła, to też już był PRL. Czyli nie było PRL. A twoja babcia? No dobra, to opowiedzcie mi trochę o tym PRL-u i w ogóle o tym, kto to poje... Twoja babcia była na wojnie. Moja tak. I moja prababcia też no tak. Była. Ale opowiedzcie mi i o tym... I moja prapra. Ja pamiętam, że znowu była ta klasa pewnie pana Cebuli. Kto z klasy pana Cebuli... leci do PRL-u. Hela. Wszyscy. Hela. Nie, że to Hela opowiada. Hela opowiada. A po co się udają do PRL-u? Co chcą sprawdzić? Bo mają sprawdzić, w jaki sposób brak papieru toaletowego i innych produktów. Dlaczego brakowało? Dlatego, że chomikowali. Chomikowali? Kto chomikował? No chomikowali, wszystko chowali w tym. Kto? Kupili zapasowanie, wszyscy ludzie kupili zapasy i potem nie było. Czy tylko na pewno dlatego? Nie. Ale ten to był główny powód. Bo ludzie okradali. Nie, to był po prostu główny powód podany. A czy tylko papieru brakowało? Ale nie, jakichś takich prostych produktów. Masło, mleko, chlebek. To jest też tak, że wtedy była taka w tych czasach, w części jakby PRL-u, było coś takiego, co... Tak było coś. Jeden człowiek, na przykład 3 rolki papieru toaletowego. Tak, taki przydział każdy jedno miał. Masło. Dwa opakowania jajek, tak. Jedna butelka mleka. Jedna szynka i coś tam. I się dostawało takie karteczki. I na tych kartkach, nie kupowało się za pieniądze, tylko były te kartki. I tylko za te kartki można było kupić. I to był taki przydział właśnie, że nie można było kupić więcej papieru toaletowego niż miało się kartek. I to było dlatego taki problem. Bo też tych produktów nie było. Cukier na przykład był też takim produktem.
bardzo, bardzo tam, ekskluzywnym. Oni tam, oni tam, tam była taka pani, co robiła sobie korale z takich papieru toaletowego, z takich rolek. No bo to tak, oni sprzedawali ten papier toaletowy, to był taki w ogóle, wiecie, wy to nawet nie znacie takiego papieru. Taki szary, twardy papier, taki po prostu, taki szorstki, nieprzyjemny dla pupy. A ja i te rolki oni tak zawieszali po 10 chyba na takim sznurku i można było sobie tak powiesić jako taki wieniec z papieru. Tak, ja ci mam się powiem tak, że oni tam, że tam było takie coś, że że oni tam jak się szło do toalety, to tam, to tam stała taka pani i dawała na przykład jeden listek, jeden listek na siku i dwa listki na kuwel. I tam był taki komiks. Nie, na grubo czy na chudo? Nie, oni powiedziały tak, na duże czy na małe? Na małe proszę, no to jeden listek, a potem taki koleś, na duże czy na małe? Na duże, no to dwa listki. No, a co tam jeszcze było? Co? I tam było chyba takie rzecz, że tam był jeden kubek i jak, że był jeden kubek, i pani tam nalewała, jedna osoba piła, odstawiała ten kubek i druga osoba. Sobie tylko jeden kubek? Tak. O nie, najgorzej. Były też takie bary mleczne. Bo to był dawny PRL, kiedy ty jeszcze nie żyłaś. Nie wiem, ale wtedy też były bary mleczne. Nie, a skąd wiesz? No wiem. To Majka, to co tam jeszcze było w tym PRL-u? No, oni tam... Było dużo harcerstwa. Harcerze byli, tak? Tak, i tam byli harcerzy. A w ogóle no to ta Hela tam wyruszyła, bo ona pojechała do wieku, gdzie, bo to był taki wczesny PRL i ona pojechała do wieku, w którym tam żyła jej prababka. A pamiętajmy, że my jesteśmy jak, tak jakby traktowani, my jesteśmy w takim wieku traktowani jak, no tacy, jesteśmy jakieś, jakby oni 50 lat po to jest mniej więcej po nas. Więc, no i tam jej prababka była, albo praprababka, która też nazywała się Hela. I jak ona tam wyruszyła i ją znalazła, tą prababkę, one wyglądały dwie po prostu identyka. No, super. Dlatego najpierw taka ciocia tej jej praprababki, ją wzięła za tą praprababkę. Śmieszne. I co, jakie mieli tam jeszcze, jakie obserwacje z tego PRL-u? Papier toaletowy, sklepy, co jeszcze? Tam były różne takie, na przykład jazz był tam. Jazz, a no to te stare czasy, że przyjechał jazz do Polski, tak? Słuchało się jazzu. Tak, a ta babcia grała na saksofonie jazz. No, super. Super. I to było takie trochę nielegalne. No właśnie. Wiecie o tym? Dlaczego to było nielegalne? Bo no, Polska, opowiadała wam kiedyś, tak, że tak jakby była pod wpływami Związku Radzieckiego. Ale wtedy już nie była. Jako PRL była. Mamo, a na początku tego tygodnia było takie coś, że taka mała dziewczynka pyta taty. Tato, dlaczego ten pan, i tam był jakby ten obraz tego... Stalina. Takiego panna. Przepraszam, a dlaczego ten pan wisi na wszystkich plakatach? Bo wygonił Niemców z polskich, a ruskich też by nie mógł? No bo to właśnie były te czasy, kiedy Polska była pod wpływem tego Związku Radzieckiego, czyli ruskich. A ruskich też by nie mógł? I właśnie wszędzie wisiały te portrety Stalina. No a jazz z jakiego kraju pochodzi muzyka? Afryki. Z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. No i to było tak, że właśnie Związek Radziecki takiego największego wroga swojego widział w Stanach Zjednoczonych. Więc wszystko, co było, pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, to było złe. Tak, w tym muzyka amerykańska, czyli jazz. I w ogóle wszystko, co pochodziło z Zachodu. Bo mówiłyśmy sobie o tym, że był mur berliński, tak? I to się też mówiło, że to takie
to był taki podział świata właśnie na ten świat zachodni, który był pod wpływem właśnie tej kultury zachodu, no i w świat ten po drugiej stronie, który był pod wpływem komunistycznym, Związku Radzieckiego. I no to były takie ciekawe czasy, można powiedzieć. No i wtedy ten jazz był zakazany, więc ta babcia pewnie musiała się mocno ukrywać z tym, że grała na tym saksofonie, albo że słuchała jazzu. Ja bym tylko powiedziała, bo chodzi o to, że ona wtedy dostała moc, ta dziewczynka, że to, co dotknie, to się naprawia. O, to super miała moc ta Hela. I co naprawiła między innymi? No, saksofon babci. Saksofon, bo ona był zepsuty i jeszcze naprawiła, rano naprawiła, naprawiła tacie toster. I jeszcze tak, jeszcze światła pada cebuli w takiej kapsule, w której się latało. Super. I jeszcze... Ej, zapamiętajmy to. Jeszcze naprawiła radio jakiemuś takiemu panu, co był tam w PRL-u. Radio. No bo ja bym tylko powiedziała, że tam brązowo-skórzy tam przychodzili, grali i policja jakby, no. No właśnie, bo było to zakazane, tak? Dlaczego? Ale czy tam bili ludzi? No, jak był stan wojenny i nie tylko. Jak byli ludzie, którzy się sprzeciwiali władzy, no to czyli były takie komu? Sytuacje, że ich bili. A czyli komuś? No, partii, która była pod wpływem Związku Radzieckiego. No, czyli Stalina, głupka. No tak, ale nawet jak Stalin umarł, no to się Związek Radziecki nie skończył. To byli jego kontynuatorzy, tak? Czyli osoby, które kontynuowały tę politykę Związku Radzieckiego. A dlaczego nie mogła się Polska w ogóle wyzwolić? No, ostatecznie się wyzwoliła, ale to był długi bardzo proces. A dlaczego nie mogła zwykle ich kopnąć w tyłek i powiedzieć... No, problem był w tym głównie, że właśnie Związek Radziecki, no głównie Rosja, tak, która jakby przewodziła temu Związkowi Radzieckiemu, miała dużą militarną siłę. Czyli jaką? Wszyscy się bali. No wojsko. Ja tam, my też mieliśmy. No właśnie mieliśmy, ale my byliśmy dużo mniejszym krajem, tak? Jakby sprzeciwić się całemu Związkowi Radzieckiemu, to było bardzo trudne. Bo zawsze właśnie ta partia, jak byli ludzie, którzy się sprzeciwiali, to mogła wezwać ten wojska na pomoc. I no to my też często. Mieliśmy. My mogli... dlaczego my nie mieliśmy kogo wezwać na pomoc, Maja. Ja bym tylko powiedziała, dlaczego wtedy kraje nie mogły się zjednoczyć? No, mogły się zjednoczyć, ale właśnie to było tak, że po wojnie się umówili, tak, że ta Polska będzie pod wpływem Związku Radzieckiego, no i musiała być, no i dopiero później, jak były czasy Solidarności, tak, jak byliśmy, pamiętacie, w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, tam jest dużo o tym, tak, o stanie wojennym, i o Solidarności, o tych czasach, kiedy dopiero tak naprawdę... zaczęło się takie wyzwalanie. A tam było też o wojnie i tam było też o wojnie, jak przyjeżdżano na takie, jak było w więzieniu. Tam łóżka, pamiętasz? Tak. Że takie, no, takie łóżka. Cele w więzieniu, tak. Cele. No, więc to było, no to dopiero później zaczęło się to takie odłączanie, można powiedzieć, od Związku Radzieckiego i to były te lata 80. Właśnie, że tylko, stan wojenny też. Ale bym powiedziała tak, najłatwiej by było wywalić się z tego, z Związku Radzieckiego. Łatwa rzecz. Tutaj by się zjednoczyły. Normalnie skopały. No ale właśnie nie miały, jak się wyzwolić. Jak? Kochana. No nie miały. Nie mogły się to tobie się wydaje takie proste, ale to wcale nie było takie proste. A mógł się zjednoczyć, czyli... Musicie też wiedzieć, że... A jakby cały świat zjednoczył się przeciw Rosji. Miał dużo narzędzi. Oni stosowali wiele takich narzędzi, które miały przeciwdziałać takiemu buntowi. Oni mieli dużo takiej tajnej policji, szpiegowali ludzi, wiedzieli o nich wszystko, o tych, co się chcą buntować. Wsadzali ich do więzienia, żeby nie mogli działać. Bardzo różne... A dlaczego? Wiecie, na przykład
nie można, bo wiele osób nie mogło w ogóle wyjeżdżać z kraju, więc nie mogli się kontaktować z jakimiś innymi krajami, żeby coś zdziałać, coś zrobić. A nie mogli krzyknąć przez największy mikrofon świata. Nie, nie. Ludzie, pomóżcie nam! Nie mogli, nie mogli. Głupcy jesteście! Ta Rosja głupcy. No, ale coś jeszcze zapamiętaliście z tych wszystkich czasów? PRL-u? Coś wam tak w pamięci? A ten PRL i Putin, bardzo podobne słowo. Tak samo okropne. Nie no, Putin trochę gorsze. No, dziewczyny, coś zapamiętałyście jeszcze z tego PRL-u? Nie, no wiecie, no ja pamiętam, były takie czasy ciekawe, tak, ze swojego dzieciństwa. Co na przykład się świętowało, takie święta, których teraz aż tak mocno się nie świętuje. Na przykład 1 maja to było takie duże święto, święto pracy. Chodziło się na pochody pierwszomajowe, pięknie się wszyscy ubierali w szkole, robiło się takie transparenty i takie, ty nigdy tego nie zapomnę, takie gołąbki pokoju, takie białe gołąbki na takich patykach się nosiło. Takie było, tak się robiło. Ja bym skopała im tyłki. Tak. Było. No, tak się świętowało. Takie inne święta trochę niż teraz się świętuje. No, teraz to się już nie świętuje. Na przykład się świętowało. Ale dalej się świętuje Dzień Niepodległości. No, Dzień Niepodległości tak, ale właśnie za PRL-u no to nie świętowało się Dnia Niepodległości. Dlaczego? No bo według PRL-u to nie był dzień, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Taką. Prawdziwo. Nie świętowało się tak, w taki sposób święta niepodległości. Świętowało się natomiast na przykład 22 lipca. Jaką? No, jako taką datę właśnie powstania PRL-u. Ale na pewno się świętuje dzień, jak PRL się zniszczył, jakby, że już nie było tego Związku Radzieckiego. Jakby Polska się wyzwoliła, jest taki dzień? Kiedy? No, wiesz co, tak naprawdę można powiedzieć, że taką ważną datą jest dzień pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Czyli jaki? Czyli to jest dzień 4 czerwca. Już był. Tak, właśnie był niedawno całkiem. Więc to był taki bardzo ważny dzień dla Polski, kiedy były pierwsze wolne wybory, bo wszystkie wybory, które były wcześniej, w czasie PRL-u, bo były jakieś tam wybory, no ale wszyscy wiedzieli, kto je wygra. No, bo to wszystko było ustawione. Partia, to się nazywało Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli PZPR. Tak się nazywała. To była taka jedna duża partia, która rządziła krajem. I był pierwszy sekretarz partii. To była taka osoba, która była najważniejsza. Tak? Ale ja... Pierwszy sekretarz. Wiecie co, no ja co, oni mogli być głupi. No, ale wiecie, na przykład mówiąc o tym, że tam różnych rzeczy brakowało w sklepach, wiecie, to nie było tak jak teraz jest w sklepie, że idziesz i kupujesz, co chcesz. Wszystkiego brakowało. To było tak, że... Brakowało na przykład ubrania, tak? Wy teraz sobie wybieracie i przebieracie w tych ubraniach. I w ogóle są całe sklepy z ubraniami dla dzieci. A wtedy to się nosiło ubrania po starszych kuzynach i to w ogóle było super, jak się je dostało, bo w sklepach prawie w ogóle nie było ubrań. Szczególnie ja mówię, jakbyśmy tacy bardzo mali, bo później to już oczywiście były, tak? Jak ja już miałam tam z 10 lat, to już były lata 90, to już inaczej. Ale wcześniej naprawdę tych ubrań było tak mało, taki mały wybór był, że wszyscy chodzili w tym, co było. Więc były takie sytuacje, że wiecie, jak, że wszyscy chodzili w takich samych koszulkach, w takich samych spodenkach. W ogóle wtedy się wszyscy cieszyli, jak mama umiała szyć, bo mama wtedy uszyła sukienkę inną niż miała koleżanka. Albo babcia zrobiła sweterek na drutach. Ja miałam mnóstwo takich sweterków zrobionych przez babcię, naprawdę, miałam całą szafę sweterków zrobionych przez babcię. Babcię Bożenkę? Nie, moją babcię Olę. Ale babcia robiła sweterki. Ja miałam takie piękne sweterki, naprawdę. Nigdy nie zapomnę, miałam taki piękny sweterek, taki biały, w takie czerwone róże babcia mi zrobiła. Ale miałaś chyba jakąś sukienkę? No, miałam sukienki, ale ja nie lubiłam chodzić w sukienkach. A i do szkoły, wiecie co, i do szkoły się chodziło w fartuszkach.
fartuszka. Chyba oszalała. I zawsze trzeba było mieć tarczę. Tarczę szkoły przyszytą do fartuszka. Jak nie było tarczy, to była bura i nagana. I były na przykład też... były takie, pamiętam, jeszcze przypinki wzorowy uczeń. Jak ktoś był wzorowym uczniem, to miała taką przypinkę wzorowy uczeń. A ty miałaś? A ja tak nie lubiłam w tym fartuszku chodzić, to było z takiego ślicznego materiału i to było tak gorąco. Straszne to było. Więc cieszcie się, że nie musicie chodzić do szkoły w fartuszkach. Naprawdę. A wiecie co? Ja na początku, jak chodziłam do szkoły, to się tak nie lubiłam chodzić do tej szkoły. A teraz to dla mnie normalność. No widzisz. Pisanie, no to jest normalność, to jest dla mnie łatwe jak... Maja, wyobraź sobie, jakie dla mnie to jest teraz normalność. Dla mnie to jest takie normalne, tylko idę, robię i tyle, no. To jest takie łatwe jak zwykle. Ale wiecie, na przykład wy teraz macie mnóstwo jakichś zajęć dodatkowych, takich rzeczy. Za moich czasów, właśnie, jak ja chodziłam do szkoły, no to tak nie było takiego wyboru zajęć, że można było sobie... Były tam jakieś w domu kultury, czasami zajęcia, ale to były takie pojedyncze. I naprawdę, to nie było aż tyle możliwości, co jest teraz. Teraz to naprawdę jest tego mnóstwo. Właśnie wtedy, harcerstwo było, można się było do harcerstwa zapisać, albo było koło turystyczne w szkole, można się było zapisać, albo SKS, czyli szkolny klub sportowy. Też można było chodzić na zajęcia. No, trochę było inaczej. Ale... Nie mogły dzieci się zbuntować, że nie chcą. A wiecie, na przykład czekolady nie było w sklepach. Dlaczego? No nie było. No to mama ci robiła. Było super, jak ktoś przywiózł czekoladę z zagranicy. Bo pamiętam, w sklepie w Polsce to można było kupić sobie wyrób czekoladopodobny tak zwany. To się nazywa tabliczka czekoladowa, czy coś w tym stylu. To była taka czekolada. To była taka... nie stało koło czekolady. To było takie nie wiadomo co. No ale dla nas było dobre, tak? No bo to była jakaś cukierki. Namiastka czekolady. A cukierki? To były landrynki głównie. Irysy. Irysy? To jest takie moje wspomnienie. Irysy. I raczki. To były takie cukierki. Moja babcia kupowała raczki i irysy właśnie. Irysy. I te landrynki takie twarde. A kupisz irysy? Mówię teraz przez mikrofon. Tak. I te lizaki takie kolorowe. A kupisz kiedyś irysy? Bo chcę spróbować. Irysów? A to już nie ten smak, Maja. To już nie ten smak. A dlaczego? Och, taki sentymentalny powrót. Ale męczący trochę. Więc chyba czas będzie zakończyć. A, wolałaś być dzieckiem? A dowiedzieli się ci ta ekipa? Tak. Miela, tak? Dlaczego brakowało tego papieru? Nie powiem. Bardzo ciekawe. Oczywiście, nie powiem. Pa! Polecamy komu? Ludziom. No i polecamy wam przy czytaniu tej książki porozmawiać sobie z rodzicami i z dziadkami. Jak to było za PRL-u? Bo myślę, że bardzo wiele ciekawych historii mogą wam opowiedzieć, prawda? Okej. Okay. Jak teraz... Wy też sobie porozmawiajcie z babcią i z dziadkiem. Tak, chodzi o to, że bardzo bym chciał. Pożegnamy się i mamo, błagać. Pokaż mi, jak wyglądały te mordurki. Mundurki? Nie mundurki, fartuszki. Fartuszki, przepraszam. A chłopacy? Też chodzili. Fartuszki? Tak. Chłopacy? Musisz zobaczyć moje zdjęcia z pierwszej klasy i z drugiej, jak w tym fartuszku chodziłam. Dobra, możemy już chyba kończyć. A w lato tak. Też musieliście? W lato były wakacje. Kończymy już, Maja, tak. Kończymy. Okej. Okay. Jak była zima, to chyba nie przejmowaliście się, że było wam ciepło. To zależy. Okej, okay, to widzę. Pa! Do